Dzień dobry. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym briefingu podczas tego zgrupowania, briefingu reprezentacji Polski w hotelu Hyatt w Warszawie. Ze mną na spotkaniu obecni są asystent selekcjonera reprezentacji Polski, trener Marek Wleciałowski oraz trzech piłkarzy, jak zwykle podaję w kolejności alfabetycznej, Artur Boruc, Mateusz Klich i Sławek Peszko. Forma spotkania pozostaje bez zmian, czyli zaczniemy od pytań z sali, a później przejdziemy do indywidualnych wywiadów tam na ściankach dla telewizji i tutaj przy stole dla dziennikarzy z prasy. Także przejdziemy za chwilę do pytań. We know there are journalists from England. You're very welcome. You get your chance to make an interview to our players. Dziękuję bardzo, także prosimy od razu o pytania. Dziękujemy. Proszę bardzo, prosimy o przedstawienie się, podanie nazwy redakcji, jak zwykle. Nie wiem, czy działa. A, działa. Sergiusz Ryczel, N-Sport, MC+, TVN, TVN24. Do Artura. Artur, wracają do kadry piłkarze, z którymi grałeś wiele lat, między innymi Mariusz Lewandowski, Marcin Wasilewski, on akurat po krótszym okresie wraca. Czy to coś dla ciebie znaczy, czy masz więcej osób, z którymi możesz pogadać, więcej z którymi możesz się lepiej rozumieć na boisku? Przede wszystkim to jest chyba wzmocnienie naszej reprezentacji przede wszystkim. W tych kategoriach powinniśmy to rozpatrywać, ja bardzo lubię. I zarówno Marcina, jak i Mariusza, więc no jak najbardziej jest mi miło, że znowu się zobaczyliśmy. Nie? Sławek, ty też powracasz do tej kadry po dłuższej przerwie. Bardzo inaczej, spodziewałeś się tak naprawdę tego powołania akurat w tym momencie, kiedy ta reprezentacja wydawała się być skonsolidowana i przygotowana na te ostatnie dwa decydujące mecze, a tu parę zmian, bo kilku nowych zawodników. Czy akurat w tym momencie spodziewałeś się, że to jest ta chwila? No nie do końca, bo jeszcze dwa miesiące temu nie byłem pewny, w jakim klubie zagram. Trochę było zawirowań z moim transferem. Później musiałem trenować z Wisłą Płock, więc ta sytuacja szybko się zmieniła i po dwóch miesiącach przyjeżdżam tu jako kolejny raz reprezentant Polski, z czego się bardzo cieszę, no ale myślę, że ta forma, która jest zwyżkowa teraz w CKL, to głównie ona spowodowała to, że tutaj jestem. I cieszę się, nie wiem, czy zagram tutaj 10 minut, 15, czy cały mecz. Obojętnie, ile bym nie zagrał, będę bardzo szczęśliwy, że po raz kolejny założę koszulkę reprezentacji. Ja mogę tylko powiedzieć, że to, ile by to nie było minut, zawsze dam siebie maksa. Dziękuję bardzo. Prosimy o kolejne pytania. Proszę. Piotr Żelazny, Przegląd Sportowy. Mam pytanie do Mateusza Klicha i do pana trenera tak naprawdę też, czyli ostatnie mecze to były ten system z środkowym pomocnikiem, to był Mateusz, i jednym typowo defensywnym pomocnikiem. I czy wiadomo, że teraz były dopiero dwa treningi, tak, ale czy w meczu z Ukrainą na wyjeździe też taki wariant jest rozpatrywany, czy wrócimy do tej podwójnej gardy? I jak ty się z tym czujesz, tak, Mateusz, czy widzisz dla siebie miejsce? No ja bym chciał na pewno zagrać, a to czy zagram, czy nie, to pytanie do trenera, bo na pewno, jeżeli dostanę szansę, to będę chciał zagrać dobrze, ale tak jak powiedziałem, to jest pytanie raczej do trenera. Dziękuję. Proszę, panie trenerze. Mamy świadomość, ile mamy do zrobienia w sferze gry defensywnej przed tak ważnym spotkaniem. Widzimy też potencjał, jaki mają nasi zawodnicy, tutaj o Mateuszu rozmawiamy, więc mamy świadomość, że w ostatnich meczach pomógł tej drużynie. Chcielibyśmy jak najlepiej ten potencjał wykorzystać i myślę, że te treningi, które w tej chwili i dzisiejszy już taktyczny i popołudniowy, i jutrzejszy dadzą nam odpowiedź na to no bardzo zasadne pytanie. Czy tak jak dotychczas, czy jednak mimo wszystko z większym respektem dla potencjału drużyny przeciwnej? Dziękuję bardzo. Proszę. Jacek Kurowski, dzień dobry, tutaj jestem, Telewizja Polska. Mam pytanie do pana trenera i do Artura Burca. Najpierw do trenera. Panie trenerze, czy może pan powiedzieć, kto zagra na lewej obronie w meczu przeciwko Ukrainie, kto zagra na prawej i kto zagra w środku?
No, zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, że jesteśmy u progu. Tak naprawdę wczoraj rozpoczęliśmy zgrupowanie, dokonaliśmy przeglądu stanu posiadania z punktu widzenia zdrowia naszych zawodników. To, co powiedziałem przed chwilą, dzisiaj rano odbył się pierwszy trening, już miał charakter taktyczny, więc mogę powiedzieć w tej chwili o tym, że z lewej strony jest i przymierzany Kuba Wawrzyniak i też mamy oczywiście jakieś pole manewru, ale tutaj też bierzemy pod uwagę Grzesia Wojtkowiaka, który regularnie gra na tej pozycji. Mówimy tutaj o lewej stronie. Nie wyklucza to nam jeszcze jakichś innych możliwości manewru, ale tak jak tutaj wspominałem wcześniej, pracujemy. Te treningi taktyczne dadzą nam odpowiedź na kilka kolejnych pytań, które są związane właśnie z obsadą na poszczególnych pozycjach linii defensywnej. Czy widzi Pan miejsce w wyjściowej 11 dla Marcina Wasilewskiego? W tej formie, w jakiej on się znajduje, na pewno rozmawialiście z tym zawodnikiem, wiecie, jak wyglądają jego treningi również w klubie? Oczywiście zbieramy te informacje, cały czas jesteśmy na bieżąco, jeżeli chodzi o kwestie właśnie sposobu pracy i dyspozycji. Oczywiście jest to sprawa otwarta, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że doświadczenie Marcina ma jakąś ogromną wagę, ale też w tego rodzaju spotkaniach aspekt regularnej gry też ma swoje znaczenie, więc tutaj to wszystko będzie wyważone i myślę do końca będziemy tutaj się nad tym zastanawiać, aczkolwiek zawodnicy z pewnością wcześniej będą wyczuwać, w jakim kierunku ten sposób gry i obsada personalna będzie zmierzać. Jeśli mogę, jeszcze jedno takie konkretne pytanie dotyczące konkretnego piłkarza, Sławomir Peszko, który siedzi tutaj obok Pana. Widzi go Pan bardziej na prawej stronie pomocy, czy na lewej? Widzę Sławka jako zawodnika wszechstronnego, który posiada potencjał w grze ofensywnej, który może zespołowi bardzo pomóc w tych decydujących momentach pod bramką, kiedy wiemy, że to jest mecz na Ukrainie, bo o tym w tej chwili przede wszystkim myślimy, bardzo trudnym spotkaniem, gdzie pojedyncza akcja może zadecydować o końcowym wyniku. I tutaj Sławek jest właśnie tego typu zawodnikiem, który jest w stanie pojedynczą akcją czy we współpracy z partnerem w ofensywie przesądzić o wyniku spotkania. Czy to będzie z prawej strony, czy to będzie z lewej strony. Tutaj myślę, że ta wymienność pozycji we współczesnej piłce jest tak duża, że Sławek tutaj nie ma problemu z tym. Jeśli można jeszcze do Artura Boruca. Artur, mam pytanie związane z tym ostatnim meczem z Ukrainą. Czy to spotkanie w Charkowie powinniśmy traktować i czy wy je traktujecie w kategorii rewanżu za to, co Ukraińcy zrobili tutaj w Warszawie? Po części tak, no ale musimy pamiętać o tym, że gramy jednak w piłkę i najważniejsze są trzy punkty w tym spotkaniu. To jest właściwie taki pierwszy z kroków, który powinniśmy wykonać w walce o pierwszą lokatę, tak? I no jak najbardziej, no oczywiście damy siebie wszystko, pamiętamy też, mamy w głowie nasz występ tutaj w Warszawie, więc no myślę, że każdy wie, o co gra. Czy ta porażka wciąż jeszcze boli zespół? Ja wolałbym jednak patrzeć w przyszłość, tak, ja jednak staram się skupić na tym, żeby można jednak ten mecz piątkowy wygrać i na tym raczej skupiam swoją uwagę. Dziękuję, panie Jacku. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę. Dzień dobry, Krzysztof Lech, TVP Info. Ja mam pytanie do pana trenera. Jak widzi szansę na to, żeby nie popełnić takich błędów jak w meczu z Ukrainą w Polsce, kiedy dosyć szybko straciliśmy bramkę? Sprawa rzeczywiście jest bardzo poważna, bo jak wszyscy wiemy, piłka nożna jest grą błędów, ale tego rodzaju błędy muszą być szczególnie i w naszym przypadku tak było, drobiazgowo przeanalizowane i tutaj będziemy chcieli w zdecydowany sposób uniknąć takiej sytuacji. Dobrze by było i taki jest nasz plan, żeby wynik meczu był otwarty, a najlepiej korzystnie zakończył się dla nas po ostatnim gwizdku. Jeszcze krótko zapytam o stan zdrowia piłkarzy. Czy któryś narzeka w tej chwili na jakieś urazy? No tutaj, jeżeli chodzi o stan zdrowia, z pewnością, jeżeli chodzi o szczegóły, mógłby pan doktor więcej powiedzieć, ale ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że Grzegorz Krychowiak
z drobnym urazem przyjechał na zgrupowanie, ale już dzisiaj uczestniczył w indywidualnym treningu na boisku i z pewnością, jeżeli nie dzisiaj po południu, to jutrzejszego dnia liczymy na to, że już w pełnym obciążeniu wejdzie w trening. To jeszcze zapytam o rolę Mariusza Lewandowskiego. Czy ma szansę na występ przeciwko Ukrainie, czy bardziej będzie służył jako konsultant? No tutaj aspekt sportowy decyduje i tutaj to, że znalazł się w reprezentacji, to jest jednoznaczne z tym, że jest brany pod uwagę do gry. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Poprosimy o ostatnie pytanie. Dzień dobry, Łukasz Kajewski, Fakty TVN. Ja właściwie do wszystkich chyba jedno pytanie. Jakie są nastroje w drużynie i czy jest wiara tak naprawdę w to zwycięstwo? I może do Artura takie szczegółowe pytanie, bardziej ostatnio świetne recenzje za grę w Premiership. Czy dla ciebie ten mecz z Anglią to będzie też taki mecz, który potraktujesz bardzo ambicjonalnie? Każdy mecz staram się traktować w ten właśnie sposób. Ja, nie ma to najmniejszego znaczenia, czy gra się z Anglią, czy z kimkolwiek innym. W każdym meczu wkładam maksimum swoich umiejętności, możliwości i no, tak będzie też przeciwko Anglii, jeśli zagra. A jeśli chodzi o formę, ostatnie moje występy, no, ciężko pracuję na treningu, żeby w końcu tak wyglądać i udaje się. Tak. To może ja odpowiem w imieniu wszystkich, żeby za długo nie przeciągać. Oczywiście spotkaliśmy się w dniu wczorajszym, odbyliśmy pierwszy trening i wczoraj, dzisiaj kolejny. Widać, że wszyscy zawodnicy są mocno zdeterminowani i wiedzą, w jakim celu przyjechali na to zgrupowanie przed dwoma arcyważnymi spotkaniami i w Charkowie, i w Londynie. Na pewno będziemy gotowi do tych meczów. Dziękuję bardzo.